Cześć, siemanko ludzie, ja jestem Zemaciek, a to jest luźne granie w GTA Online. I okej, i mam zamiar w tym odcinku zarąbać, a raczej pożyczyć hydrę albo czołg z bazy wojskowej. I mam nadzieję, że mi się uda, chociaż nie sądzę, chociaż hydrę można jakoś coś tam... Zobaczymy, mam nadzieję, że mi się uda. Więc okej, idziemy do mojego legendarnego samochodu darmowego, albo wiecie co, wezmę sobie inny tym razem, wezmę sobie ten, chociaż jest ten, to jest ten sam, tylko inny kolor. Tam jeszcze mój rowerek, mój BMX. No i okej, dobra. Muszę sobie zaznaczyć mapę, znaczy muszę sobie zaznaczyć bazę na mapie. I gdzie to, kurczę, było dokładnie? Muszę sobie przypomnieć. Dobra, ludzi nie ma. Baza była chyba tutaj, okej, zaznaczę sobie to miejsce i po prostu tam sobie pojedziemy. No i dobra. Więc jedziemy. Mam tylko bombę przylepną, mam trzy bomby przylepne, okej, spoko. Dobra, trzeba jednak w tę stronę jechać. No i co, no i mam w sumie będę musiał i tak zmienić samochód. Mam nadzieję, że tam na miejscu gdzieś będę mógł znaleźć znaczy nie hydrę, tylko albo minimum wysokością samochodu, żeby był monster truck. Ten wiecie, ten monster truck, bo kurczę, inne samochody, z innego samochodu nie da się tego zrobić. Chyba, że byłaby to ciężarówka tir albo ciężarówka taka wojskowa, którą wiem gdzie dostać za darmo. Więc spoko, dojedziemy sobie tam niedługo. No i kurczę, muszę wam powiedzieć, że GTA Online wciąga, bardzo wciąga. A jeśli gracie z kimś, ze znajomym przez Skype'a czy coś takiego, to naprawdę jeszcze bardziej wciąga. I naprawdę polecam każdemu, jeśli ktoś jeszcze nie grał w tę grę, a ma możliwość, bo wiem, że nie każdy ma możliwość, ale jeśli ktoś ma możliwość, a jeszcze nie spróbował tego tytułu, to radzę na przykład i lubi ten tytuł oczywiście, bo nie zmuszam nikogo, kto nie lubi, ale jeśli... to za niski tam, te samochody są za niskie. Jeśli ktoś właśnie nie grał jeszcze w ten tytuł, a chciałby, no to naprawdę polecam, bo jest, kurczę, no... najpierw przejść całą fabułę, a potem się zabrać za GTA Online. I najlepiej ze znajomymi. Dobra. Więc, okej, mamy tutaj już bazę. Troszkę źle zaznaczyłem, ale okej, już mogę sobie w sumie odznaczyć, bo o to miejsce mi chodziło. To jest w sumie to samo, więc pojedziemy sobie tutaj. No i tak. Teraz będziemy musieli skręcić w prawo. Okej, bo gościu tutaj żyje. Wcześniej był jakiś bug, że on ciągle leżał nieżywy. Okej, wiem, już. Już się oddalam. Już mnie już nigdy nie zobaczy. Dobra, więc tutaj powinna być ciężarówka. I kurde, jego mać nie ma. Fuck, kurde, nie ma tej ciężarówki. Jesus fucking Christ, no i co ja teraz zrobię? Będę musiał poczekać albo zarąbać komuś, no. Będę musiał się wrócić. Muszę się wrócić, bo kurczę... fuck, Jesus. Muszę się wrócić i wziąć jakąś ciężarówkę. Bo tak, to my się bawić nie będziemy. Kurde, no ja pierdzielę, ale mnie tu zrzuca. No wiem, to nie jest samochód na takie tereny, no ale wiadomo, kurczę. I jakoś trzeba tutaj dojechać. A że nie mam Monster Trucka, w sumie mogę nawet kupić, no ale kurczę, no bez przesady. Żebym kupował samochody. No mam 5 milionów, ale nie chcę mi się tej kasy tracić. Ja to cały czas zarabiam. Nie chcę nic kupować, nie chcę tracić tego hajsu, no. Fuck, kurde. Źle pojechałem, no ale dobra już. Niech będzie, że tędy... Fuck. Dobra. Okej. Tam nie, raczej tutaj. I tak, i tu za chwilkę będzie, powinna być jakaś droga cywilizowana. Tam na górze są jakieś drogi, okej. Więc za chwilkę, już jakieś tu budynki są, może tutaj coś będzie ciekawego.
Dajcie mi jakąś ciężarówkę, proszę was. No kurde, nie furgonetkę rozwalaną, do której się nawet wsiąść nie da. Za to macie rozwalany płot. Proszę bardzo, chamy jedne. Co tam się świeci? A billboard, kurde, myślałem, że jakiś... Że jakieś coś... Dobra, to nie, to jest za niskie. To jest za niskie. Okej, czyli teraz same takie samochody będą jeździć. Co nie za bardzo mi na rękę. W sumie nawet traktor mógłby... Może wystarczyć, ale nie wiem, czy go zdobędę. Zobaczymy. Zobaczymy, czy tutaj coś będzie ciekawego. Na razie nic. No kurczę, żadnych samochodów, nic. Naprawdę. Żadnego tira. No kurczę, no moglibyście coś dać. Dobra, przejadę się do innej farmy. Jesus, co to było? Kurde, opona. Okej. Czy tutaj coś jest ciekawego? No kurde, to powinny być tiry, a nie... Kurde, no nie ma. To nie jest Monster Truck i tamten samochód, kurczę, się nie nadaje. Może ty się nadasz? Nie, za niski. Kurde, no właśnie. I o to mi właśnie chodzi. Spadaj. I o to mi właśnie, kurczę, chodzi. No, bez sensu. Może jednak sobie kupię tego Monster Trucka do garażu. Chociaż wtedy bym musiał się wrócić, co? Czego też bym nie chciał. Co ty robisz? Patrz, jak jeździsz, baranie jeden. Jeszcze mi samochód rozwalasz. O nie, tak się bawić nie będziemy. Tak się bawić Tak się bawić, kolego, nie będziemy. Okej. Dobra, żeby tu była jakaś ciężarówka, kurde. Albo... No helikopter nie, ale ciężarówka, no. No nie ma, no ja pierdzielę, no naprawdę. No dobra, jeszcze na pewno coś znajdziemy, Musi być co najmniej Monster Truck, a najlepiej tir, kurde, no. Fucking shit. Dobra, tu nic nie ma, nie widzę. Spadaj mi z tym gruchotem, ja chcę Monster Trucka, a nie jakiegoś, kurczę. Dobra, ten tak samo nie. Ten też nie, tutaj coś może będzie. Kurde, nie ma to jak jeździć po okolicznych farmach, żeby ukraść coś, jakieś auto albo coś. O, coś tu widzę? Kurde, no sama przyczepa, no nie, no fuck. Naprawdę muszę mieć takiego pecha teraz. W sumie często nie mogę znaleźć. Rzadko znajduję jakiś pożądany samochód. O, coś tam, co tam stoi? Czyżby to był... A nie, to chyba ten samochód, chociaż... Czy to jest Monster Truck? Czy to jest Monster... Nie, to nie jest Monster Truck. Fuck! Kurde, no ja pierdzielę. A już myślałem. Dobra, jakoś, kurde... Co tam stoi? Co? Jest. No ja pierdzielę, no... Kto to tu zostawił? Co za idiota, kretyn, kurde... Tirowiec zostawił tutaj przyczepę swoją, no. Dobra, tu mamy jakieś coś dziwne, coś. Może tutaj będzie ktoś, jakiś bogacz będzie miał Monster Trucka albo tir. No nie widzę. Nie widzę, żeby tu coś było. Ale mam voice cracki teraz, ja pierdzielę. No kurde, to jest rodeo, kurde, no fuck. Chociaż nigdy nie widziałem w tej grze koni, no ale spoko. Mogliby wprowadzić. Skoro... O kurde, prawie bym... Mój samochód mógł kurde... Zrobić wielkie bum. Ja pierdzielę, no naprawdę czym wy musicie być tacy chamscy, żeby teraz nie spawnować ani jednego Monster Trucka i spawnować specjalnie same takie cholerne, kurde... Pierdzielę to, ja to pierdzielę, ja kupuję samochód, dobra, wypierdzielasz mi z tymi akcjami. Ja kupuję, kurde, Monster Trucka i pierdzielę to. Dobra, pieniądze i usługi, a nie o to mi chodzi, to będzie tutaj. Chyba nie tutaj. O, tu właśnie ten Monster Truck, jeszcze się upewnię. Tu są motocykle. To są takie bardziej... Tak, spoko. 38 tysięcy dolców. Kurde. Ale tak czy siak. Dobrze, weźmiemy sobie na przykład żółty kup.
Aha, muszę coś ten... Dobra, no to Elegis jest zniszczony. Tak, sprzedany, okej, okay, kurde. O, ja pierdzielę. Dobra, więc teraz musimy się wrócić do mojego domu. A mój dom jest konkretnie tutaj. Mój domek jest tutaj, więc do niego się przejedziemy i przy okazji naprawimy. I przy okazji naprawimy mój samochód. Chociaż w sumie, nawet jakbym go rozwalił, to i tak bym nie płakał, bo i tak jest darmowy. Ha, ha. Łoty. Holy shit, to motherfucker. Oh my god. A myślałem, że naprawię ten wóz. O, widzę, że tam kogoś gonią. Widzę, że policja tam kogoś goni. Policja kogoś goni, tak? Policja kogoś goni i gościu spierdziela na piechotę, tak? Spierdzielasz na piechotę? Fuck, kurde, akurat musiał się rzucić pod most. Pomogę mu. Znaczy, pomogę policjantom, chociaż w sumie jakbym strzelił... Nie, bo jakbym strzelił... Kurde, nie... A w sumie, dobra. Jakbym strzelił... O kurde! Nie, no ja pierdzielę, naprawdę... Naprawdę! Naprawdę to gówno nie ma opony. To wypierdzielać ode mnie. Suck my car. O kur... O nie, takich odzywek to ja nie akceptuję. Wypierdzielaj pan. Jak mam ginąć, to kurde... Broniąc się. Dobra, przynajmniej uratowałem tamtego gościa, który chyba i tak zginął nawet. Okej, okay. Gdzie jest mój samochód? I mój samochód oczywiście skonfiskowała policja, więc spoko. Dobra, dawać mi tu jakiś samochód. W końcu to GTA, Grand Theft Auto. Dawaj samochód, dziwko, albo cię wysadzę w powietrze. Szmato jedna. Dobra, to ty dawaj samochód. Dawaj samochód, dziwko, albo cię wysadzę w powietrze. Ty szmoto jedno, no kurde, czemu tu nikt nie chce zadawać samochodu, no? Zaraz go ściągnę z... Fuck. I znowu zaraz policję, kurde, będę miał na karku. Shit. Kurde, nikogo tu nie ma. Naprawdę nikogo tu nie ma. Ja pierdzielę, żadnego samochodu. O, jadą. Dobra. To już nie będę go zatrzymywał tym pistoletem, tylko od razu wypierdzielać mi stąd. I'm going to Vice City. No to spierdzielaj do Vice City. Chętnie zobaczę w Vice City na silniku piątki. Okej. Okay. Tym samochodem nie będę wjeżdżał do garażu, ponieważ nie chcę go tak za bardzo. Widzę, że tam na mapie oczywiście się zabijają, jak żeby inaczej, przecież to jest gra PvP, co żeby innego. Nie żebym ja był taki jakiś grzeczny czy coś, bo nie bez powodu chcę hydrę mieć. Lubię zabijać ludzi. Oj, lubię. Dobra. Mam nadzieję, że dosyć szybko dojadę do mojego domu. No, zaraz zjedziemy sobie z autostrady i jakoś dojedziemy na miejsce. Okej. Teraz na prawo. I jesteśmy w sumie w domu. Jeszcze troszkę tutaj. To mi troszkę Vice City przypomina to. Kurde, gdzie ja pojechałem? Dobra. Na skróty. A co się będę? Okej, okay, dobra. Wejdę sobie od razu do garażu. Wejdę sobie do garażu, żeby nie było. I wejdziemy sobie do naszego nowego... Wow, za co expo dostałem? Nawet nie wiem za co. Może miałem policję na karku i uciekłem. Nie mam pojęcia. Okej. Mój monster truck tu jest. Świetnie. Mam nadzieję, że go kurde z policji nie skonfiskuje, bo naprawdę się wkurzę wtedy. Co? Opuścić garaż w pojeździe? Jeśli opuścisz garaż w tym pojeździe, twój odchodzę. A, spoko. Okej. Gitara. I tak jest darmowy. Ha. Bardzo się przejmuję. What the f... Widzieliście to? Ten monster truck jest za wysoko. Ja pierdzielę, zarysowany jest. Holy shit, zgłaszam reklamację, kurde, na za niski ten. Za niski, kurde, ja pierdzielę.
dach, kurde, ten. Ja pierdzielę. O nie, jakiś dziwkarz tu jest, kurde. Dobra, zaznaczę sobie. O, zginął. No to spoko. Dobra. Jedziemy. Dobra, mam nadzieję, że nie spotkam żadnego gościa po drodze. Jak coś, to mam pistolet bojowy i pistoletem bojowym wszystko zrobię. Kurczę, czemu ten Monster Truck musi być taki powolny? Ło! Simon, nie teraz. Jestem w bardzo poważnej misji. Albo dzwoni. A właśnie. A propos. Simona. Jeśli ktoś polubił mój fanpage na Facebooku, to pewnie widział filmik z GTA, taki dwuminutowy, jak troluję jednego użytkownika. Nie jest to jakiś wybrany, nawet nie wiem, kto to był. Po prostu lubię robić takie rzeczy, jak na przykład, wiem, że to jest bardzo wredne i w ogóle, ale czasami trzeba się jakoś wyżyć. A nie będę mówił, co zrobiłem, więc po prostu możecie sobie właśnie pójść na mój fanpage. Na głównej stronie mojego kanału macie link przekierowujący was do ten fanpage'a. No i tam oczywiście będziecie mieć ten filmik. Dobra, tak sobie zaraz włączę mapkę, powiększę. Widzę, że ktoś jedzie w moją stronę. Czyżbym musiał wysiąść, żeby kogoś zabić? Bo to mi się nie za bardzo podoba. Jeśli będą jechać w tę stronę, to na pewno. Oho, zatrzymał się. No i tak ma być. Wypierdzielać ode mnie. Ja jestem strasznie nieufny. Bardzo nie ufam ludziom w tej grze. A najbardziej w Infestation, no ale to akurat normalne. O nie, akurat tam nie będę jechał, chociaż w sumie mogę. O, widzę, że ktoś chyba leci albo helikopterem, albo samolotem, albo po prostu spierdziela polami przed policją. Ten przede mną, co tutaj jest na mapce. Dziwnie się przekręca, nie wiem, o co chodzi. Może lata? No, nie widzę, żeby coś było. Dobra, w każdym razie już mamy tutaj naszą bazę. Mamy wjazd do naszej bazy, znaczy naszej, no, naszej. Okej, więc teraz od razu mogę jechać na lewo. Bo o to właśnie chodzi. Okej, tutaj sobie pojedziemy. I za chwilkę wam pokażę, co można zrobić z tym Monster Truckiem. Znaczy, z tym Monster Truckiem, znaczy, raczej nic nie da się zrobić. Dobra, wyłączę sobie od razu zaznaczony punkcik na mapie, żeby nie było. Dobra. No i teraz tak, szybko można się tutaj wpierdzielić. To jest właśnie sposób, żeby dostać się do bazy, i na początku, żeby nie dostać wszystkich gwiazdek, znaczy wszystkich, czterech chyba. Za chwilkę wam pokażę, o co mi dokładnie chodzi. Okej, czyli mamy tutaj te anteny. Wow, fuck! Mamy tutaj te anteny. I tutaj mamy taki mur mamy. O, ciężarówka tam jedzie, ale nie zwróci na nas uwagi. Podjeżdżamy tak tutaj. Kurde. Podjeżdżamy tutaj. Tak blisko. Okej. Wysiadamy spokojnie. Jako, że to jest nasz samochód, to raczej nie powinien to zniknąć. A jeśli bym wyłączył grę, to na pewno wyląduje po prostu w tym. Dobra, czyli tam, tu widzę, że... Kurde, tu ciężarówka jest, naprawdę? Naprawdę ktoś tu zaparkował ciężarówkę? Dobra, widzę, że tamten gościu będzie palił i to jest akurat oskryptowane, bo on tu cały czas jest. Więc ja go raczej potraktuję... z automata. Fuck. Szybko! Dobra, potraktowałem go z automatu, już nie mam innego wyboru. Szybko, teraz spierdzielamy szybko tutaj. Oho, widzę, że najprawdopodobniej wyznaczono nagrodę $7000 za jakiegoś Polaka, Tureczek. Okej, kurde, szybko. Teraz tutaj. Szybko, wsiadamy do hydry.
Mamy tutaj naszą hydrę. Wsiadaj, wsiadaj, wsiadaj. I mam nadzieję, że kurde nie pieprznę, jak ostatnim razem, kurde, w lampę. Ominąłem, za chwilkę wam pokażę. Mam nadzieję, że mi się uda za pierwszym razem. Kurde, już widzę tam czołg. Już widzę czołg, jak na mnie poluje. Dobra. Dobra, na razie tylko tak skręcamy. I lecimy niżutko, Fuck, fuck, fuck. Fuck! Oh my fucking Jesus. Ja pierdzielę, no i już jesteśmy w dupie. Już jesteśmy w dupie. Tralalalala, już jesteśmy w dupie. Skoro jesteśmy w dupie, to chyba czas. Chyba czas zrobić coś takiego jak... O kurde, jeszcze strzelają we mnie. No to akurat... Dobra, jakoś lecimy. Dobra, rzucamy się. Fucking shit. Okej, może mi się uda jeszcze. Może mi się uda. Widzę hydrę. Dobra, mamy tutaj drugą hydrę. Chyba, że nas zestrzelą. To by nie było fajne. Okej, mamy hydrę. Nie umierę. Ja pierdzielę, pieprznąć o hydrę. No nie, no to jest po prostu koszmar. Ale dobra. Jakoś nam się udało za pierwszym razem, tylko tak nie za bardzo do końca, ale okej. Jesteśmy akurat tutaj na tym spawnie. Na spawnie na bagnach, więc... Widzę tutaj jest nasz samochód, więc spoko. I dobrze, że jest dzień. Akurat będzie troszkę łatwiej, chociaż... Pogoda i ten. O, szybko, nie spadaj. O, okej. Jakoś się udało. Dobra, mamy nasz samochód, nikt go nie skonfiskuje i nie zniknie, bo to jest nasz i to jest właśnie najlepsze. Dobra, mój zarysowany dach. Kurde, po chamsku zarysowany. Dobra, jest ciężarówka i jest też gościu, no fuck, właśnie to jest troszkę wkurzające. Dobra, więc znowu go spróbujemy zabić. Wypierdzielaj, dobra, i biegniemy od razu, biegniemy, zapierdzielamy. Zapierdzielamy szybko. Czy ktoś jest w tej bazie? Ja pierdzielę, ktoś jest w tej bazie. What the f... Co to miało być? Ej, widzieliście to? Co to kurde miało być? Co to za szmaciarz tu jest? Czy on się tutaj zespawnował? Wypierdalaj stąd. What the f... Widzieliście to kurde? Czy wy to kurde widzieliście? Boro 93. Czyżby ten Boro 93 był kurde hakerem? Ja nie wiem, jak on się tutaj dostał, ale kurde, to jest troszkę dziwne. Jak dla mnie to jest troszkę dziwne. Okej, tam już kurde żołdaki na mnie biegną. On musiał albo wylądować spadochronem, ale nie widziałem żadnego spadochronu, ale mam to kurde na filmie, potem sobie zobaczę, czy on w jakiś sposób się tutaj dostał. Bo kurde, to jest troszkę dziwne, no ale spoko, jak na razie widać, że tam się męczy na bagnach. Okej, szybko wsiadę. What the fuck? Co to miało być? No nie, o nie, teraz się wkurzyłem, naprawdę. Co to kurde miało być? Bez sensu. Ale przynajmniej możemy sobie biegać po tej mapie. Możemy sobie biegać po tej mapie. I nas żołdaki nie będą zabijać. Dobra. Czy... O, ktoś już tam jest. Dobra, czy coś tutaj ciekawego jest? Nic tu nie ma, kurde, szkoda, że czołgu nie ma. O kurde, już atakują. Już dupa, zaraz zginę. Albo mnie laguje, albo nie wiem co. Oho, widzę, że gościu z tamtej strony, czyli gościu ma jakiś inny sposób. Albo ma ten sam, nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie, jakoś się wbił. Jakoś się wbił do mapy. Holy shit. Kurde, nie, ja go potraktuję, kurde, ze snajperki, bo on mnie wkurza. A, wbił się takim samochodem. Czyli na szybko po prostu. Kurde, nie zdążę. Dobra, jakoś go tak... Fuck, kurde. Gdzie ty jesteś, dziwko? Oho, idzie tutaj. Biegnie, to znaczy jedzie tutaj. Nie, jednak nie jedzie. Stoi. Stoi tutaj, stoi, szmaciarz. Kurde, ja mam chyba lagi. Ja pierdzielę, ja mam jakieś lagi. Albo on jest jakimś hakerem, kurde.
Bo to jest troszkę dziwne. Znaczy widać, że on poluje, widać, że on po prostu poluje na, on po prostu poluje na ten, na czołg. Dobra. Ale nie ma tu żadnej hydry i to mnie strasznie wkurza, no. Kurde, tu nie ma hydry. Tutaj też nie. Zaraz powinno się coś pojawić, no bo naprawdę. Kurde, żadnego żołdaka tu nie widać, a i nawet hydry mi nie dadzą, no. Znaczy, no tutaj powinna być, ale tak czy siak nie ma. Więc kurczę, no, kurczę, nie fajnie. Znowu tureczek zginął. Widać, że on tam sobie jeździ i na pewno poluje na czołg. Nie jestem pewien, ale no prawdopodobnie. Dawaj, hydra, zespawnuj się, proszę. Ja pierdzielę, no. Szybko. Zespawnuj się, chyba że się nie zespawnuje, jak jestem blisko. Ale zobaczę jeszcze z tamtej strony. No nie, no tam też nie ma. Tam też nie ma hydry i to jest, kurde, problem. Ej, wszystkie samochody z tą znikają. Tam przed chwilą była ciężarówka i zniknęła, więc nie wiem, o co chodzi. Co się dzieje? Nie wiem, czy Rockstar ma jakieś problemy z serwerami w tym... Teraz, czy po prostu ten gościu dziwnie się zachowuje? Po prostu jeździ sobie po tej mapce, ale no dziwnie trochę. Nie no, na pewno są lagi, ale najdziwniejsze jest to, że po prostu samochody znikają. I hydra zniknęła, jak chciałem do niej wsiąść, więc to jest troszkę dziwne. What the fuck is this? Okej, więc nie wiem, co to jest, ale... Aha, to są jakieś schody czy coś takiego. No dobra, no ale ja przecież nie chcę tym jeździć. Kurde. Może się przejdę gdzieś tam i tam zazwyczaj są czołgi. Gdzieś tutaj jeżdżą czołgi, więc może czołg zarąbię. Ha! Zobaczymy za chwilkę. Jeśli oczywiście... Oho, już coś tam słyszę. Dobra, tutaj powinien być czołg. Tutaj powinien być gdzieś czołg. Kurde, tam ten gościu jedzie. I skręci na pewno tutaj. A ty szmato jedna. Kurde, no. Naprawdę. Ja pierdzielę, aż mnie kusi, żeby się połączyć z innym serwerem. Widzieliście, znowu samochód zniknął. Dziwne, no ja pierdzielę, the fuck. O, tutaj samochód jedzie, więc nie, zrezygnujemy z tej strony. I raczej tutaj pojedziemy. Ten gościu cały czas jeździ. Cały czas jeździ po prostu. Kurde. Szmaciarz. O, chyba się zatrzymuje. Chociaż nie. Oni go tam gonią, kurde, cały czas. On chyba specjalnie tak jeździ. Ja chyba wiem już, o co chodzi. What the fuck, widzieliście to? Ja chyba wiem, o co chodzi. Jeśli on tutaj jeździ... Fuck. Jeśli on tutaj jeździ tak cały czas, to gra nie ma możliwości zespawnowania tych. Widzieliście to? Zniknął samochód. Ja pierdzielę, to są chyba jakieś jaja. To są naprawdę jakieś jaja. Ja nie wiem, o co chodzi, ja nie wiem, wy może teraz w tej chwili gracie i ty może też macie takie problemy. Ej, no ja mam, sami widzicie jakie, więc nie wiem, co tu kurczę jest, jeszcze się tutaj przejdę. Dobra, więc nie widzę tej hydry. Więc dobra, no myślę, że na tym zakończymy odcinek. W jakimś tam innym odcinku na pewno zdobędę, kurde, hydrę. Mam nadzieję. Dobra, więc mam nadzieję, że wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Na razie!